witam Was. Tym razem pokażę, jak zrobić hard reset w telefonie HTC One X, One X Plus. Przyda się Wam to w przypadku kodu blokady telefonu, gdy go nie znacie lub gdy chcecie permanentnie wyczyścić cały telefon. Tak więc zaczynamy. Włączamy telefon. I następnie po wyłączeniu telefonu wciskamy Power Volume Down i wciskamy włącznik. Tutaj znajdujący się u góry. Tak. Trzymamy cały czas. Telefon mrugał nam diodami na dole funkcyjnymi. W tym momencie wpuszczamy power. Mamy specjalny tryb i tutaj wybieramy z tego trybu Factory Reset. Tutaj, aby wybrać, wybieramy power. W tym momencie telefon restartuje się do pełnych fabrycznych ustawień, czyszcząc przy tym wszystkie dane, wszystkie blokady na telefonie, hasła itd., itd. Bardzo przydatna funkcja. Poczekamy chwilę, niech on się uruchomi, zobaczycie, jak to będzie wyglądać. Mamy. Jak widzicie, reset. Tak on wygląda. Już jestem z powrotem, trochę zrobiłem delikatną pauzę, żeby przyspieszyć, bo taki reset troszeczkę trwa. No ale już jesteśmy pod samym końcem praktycznie. Także tutaj tylko nadmienię, za każdym razem to powtarzam, aby bateria była naładowana przynajmniej w połowie przy tej operacji. Wybieramy język. W tym wypadku polski, no ale Irlandia i ma polski. No nie, niestety chyba tutaj nie przewidzieli tego, więc mamy polski, Irlandia lub Wielka Brytania, nie wiem, co to oznacza. Dotyk też tutaj tak średnio działa, ale to ze względu na to, że jest popękany dotyk. Mocno działa. Dobra, start. Pomijamy sieci Wi-Fi. Pomiń. OK. Dalej. Zgadzamy się. HTC One X może się nazywać. Voila. Telefon jest tak, jak fabryka dała. Dziękuję za oglądanie filmu. Zapraszam do subskrypcji. Pozdrawiam.